Dobra, moi drodzy, przecież gram tutaj w Gothica 3, mamy odcinek 19, znajdujemy się tutaj pod Monterą. Ostatnio sobie też troszeczkę tutaj pomieszałem w naszych ustawieniach, mam nadzieję, że w tym momencie już tak dużo lag nie będzie. Podniesiemy sobie ten oto grzybek. Jeszcze jeden ciemny grzybek. No i tutaj w Monterze mamy zadanie oddać ten cały zajmiaszczy. Ten cały zamiaszczy. Tą całą pszenicę, którą ostatnio kurczę zabrali. Ci cali złodziei, musiałem ich wziąć i znaleźć, pokonać. Ziarno im odebrać. No i tutaj nas interesuje jakiś gościu. Coś ciekawego nam powiesz, czy ja? Co do najemników? Co do najemników? Gdyby to było takie łatwe. Elber ma poważne problemy z utrzymaniem porządku na farmie zboża. Sądzisz, że powinienem go zastąpić? Ty to powiedziałeś. Jeśli on będzie no tak cały czas. Pomyślę o tym. Dobra robota. Tak trzymać. No, kolejne 500 punktów doświadczenia i 200 sztuk złota zawsze się może przydać. Tak więc mam dla ciebie też pszenicę. Oto twoja pszenica. No, nareszcie. Masz tu kilka sztuk złota za fatygę. 700 punkcików doświadczenia, 50, 500 punktów do złota, 500 punktów, 500 sztuk złotych monecik. I tak dalej. Czekajcie, tutaj w Monterze mamy jeszcze jakieś rzeczy do zrobienia, czy... Wiedziałam to od samego początku. Gdzie ty się dawało na zadania, powiedzcie, wymieńcie na sam końcu. Może lepiej nie zwalaj. Widzimy się w tym momencie w Monterze. Jak lojalni są wobec orków ich najemnicy. Tak się kończy plotkowanie. Szukaj kandydata na gońca, podpiąć się strażników obozu niewolników i zabić krowę. Dobra, to nic ciekawego. Mam nadzieję, że sprawa sama się załatwi. Mnie tutaj interesuje Okara. Też tutaj mamy dwa zdanka. Przestań się obijać. Wydajesz się nie mieć wątpliwości. Tak więc teraz się tam weźmiemy, się teleportujemy. No na razie dosyć ładnie mi tutaj wszystko chodzi, już takich lagów nie mamy. Pogrzebałem sobie tam w ustawieniach własnych. Mógłbym wypić całą beczkę. Na pewno masz coś lepszego do roboty. To dla nich będziemy musieli brać ludzi szukać. Nie zawracaj mi głowy. O kurna, to zaczynają się lagi. Zajęty jestem. Zwiadowca. Wyskakuj tutaj na górę, mój drugi przyjaciel. Opla, no podwyższyłem sobie tutaj rozdzielczość i tak dalej w tej grze. To są właśnie wyniki tego wszystkiego. Czemu mnie obudziłeś? Pomóż mi zostać lepszym złodziejem, pokaż mi swoje towary, koniec. Jakieś strzały, może bym sobie kupił bełty i te sprawy. Pewnie by mi się przydały. Ronaldo! Ronaldzie, są nowe wieści od Gorna. Powiedz mi, czego się dowiedziałeś i gdzie teraz przebywa? Gorn stara się wykorzystać Gotę, by zdobyć przewagę nad orkami. Posterunek orków przed Gotą oczekuje na dostawę z Montery. Broń, surowce, prowiant i może nawet narzędzia. Brzmi jak cała karawana. Powinna składać się z kilku tregarzy i grupki strażników. Co powinniśmy zrobić? Gorn zaleciłby wydelegować kilku buntowników do przeprowadzenia zasadzki. Orkowie prawdopodobnie wybiorą trasę niedaleko drogi. Sporo miejsca na atak. Brzmi prawie jakbyś miał w tym zakresie sporo doświadczenia. Wszyscy przetrwaliśmy mroczne czasy. Rozumiem, cóż, zobaczymy, co możemy zrobić. Moi ludzie są gotowi. Jednak żeby się udało, będziemy potrzebowali więcej informacji. Inaczej nasza zasadzka może stać się naszą zgubą. Powinniśmy tego uniknąć. Co potrzebujesz wiedzieć? Czas dostawy jest niezwykle ważny. Jeszcze ważniejsza jest jednak jej obstawa. Musimy wiedzieć, z jakim przeciwnikiem przyjdzie nam się zmierzyć. Zobaczymy, czy uda mi się zebrać jakieś informacje. Teoretycznie tylko Warek może ci o tym powiedzieć, ale może znajdziesz jeszcze kogoś. Mam kamień pozwalający teleportować się do Vanguardu. Więc go użyj. Szybko. Pomów z królem. Tak, jeszcze do Vanguardu nie będziemy się wybierać. Ożywieńcy z Goty zostali pokonani. Na Inosa. Klątwa szamanów wreszcie została zdjęta. Każdy uczciwy mieszkaniec tej krainy jest ci winien podziękowania, obcy. Przyjmij to złoto jako namiastkę wyrazów naszej wspólnej wdzięczności. Będziecie musieli odbudować Gotę. Niech miasto znów odzyska pełnię swej chwały. Pomów z Seanem.
On wszystko załatwi. Pokrótce zajmiaszczo. Nie. Nie wiemy, czy można ci ufać. Nie. Nie wiemy, czy... Czyli na razie nie możemy z nim ani wziąć i pohandlować, ani nic w tym rodzaju. Musimy się dać do show, no on wszystkim się weźmie i zajmie. Czemu mnie obudziłeś? Kilka groszy i kilka punkcików do doświadczenia. Mamy odbudować Gotę. No dobra, ruszę do Goty i się tym zajmę. Potrzebuję jednak do tego złota. Co najmniej 1000 złotych monet. No stary, taka sytuacja to jest niezbyt ciekawa. Zanim będziesz mógł odbudować zamek, musisz zabić orków, którzy właśnie tłoczą się przed Gotą. Tak, zamiaszczą. Pokaż mi swoje towary. 5 wytrychów, mają 43 belty, nic po tym ciekawego, chyba tobie mógłbym posprzedać jakieś rzeczy, to czekaj, ci to wszystko, kurna chata, stary, ja mam ochotę, że ci to opylić, bo to mi jest do niczego, nie potrzebny taki łuk. Mamy dwa łuki takie. Strzały kuszy, mam dwie, to jedną ci mogę sprzedać, halabardy, nic są niepotrzebne, to mi jest niepotrzebne, to mi jest potrzebne. Zarcewiały to pobojowy kosa, mi się może przydać kilo, w jeden sobie zostawimy 15 kilo w rozwalonych. To ci sprzedam te 15 kilo w rozwalonych, nie sprzedam do niczego. W pozostałych, no masz tutaj takie tarcze, pełknięta tarcza paladyna. Ej, kurczę, mamy lega. I pełknięta tarcza rycerza. 6 sztuk, no to jedno sobie zostawimy, a pozostałe ci sprzedamy. Drewniana tarcza też to samo. Drewniana tarcza i drewniana tarcza zniszczona. To zniszczone ci sprzedam wszystkie, a drewnianą tarczę sobie jedną zostawię. Te rzeczy sobie zostawimy. No i w sumie no tyle. No co, nie chcę mi się tutaj brać więcej rzeczy ci sprzedać, chyba że... List do Ortegi, notatka Dana, raport Buffona. No to po jeden możemy wziąć to sprzedać, ale tego ci sprzedać czemu nie będziemy. Jak stoimy z wytrychami, powiedzcie wy mi, moi przyjaciele, gdzie ty w ogóle są te wytrychy? Mam 35 sztuk. Dobrze, złotej handlu, na razie to nie będziemy kombinować. Czyli żeby zleczyć to zadanko, musiałbym najpierw wziąć i wybijać wszystkich orków, którzy tam stoją przed tą całą Gotą. No ja tego robić no nie będę chyba. Jak nie, to bym sobie tutaj zrzucił okiem na mapę i zaczął się wybierać na poszukiwanie tych wszystkich przyjaciół. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Do Okary, tak więc ja w tym momencie sobie zapiszę grę. Odpalę sobie też mapę F5. Jeśli on będzie tak cały czas. Dobra, zatem lecimy, moi drodzy przyjaciele. Jakąś mapę sobie tutaj odpaliłem. Na drugim komputerku. Jak mapka. Na górze mamy szukać jakichś 3 kolesi. Mamy kolejnych 3 na dole. Zdanie szczerze mówiąc, które niezbyt bardzo mi się zawsze prawie podobało. Fajnie tutaj jest wszystko zrobione. Jakieś roślinki mamy tutaj w okolicy, za wszystko będziemy zbierać. Dzika jogoda. Podnoś to bezimienny bohaterze. Bohaterze bezimienny, bierz tą roślinkę. Łapę. Dzikie jagody. Mam nadzieję, że później będę mógł coś robić z tych roślinek, dzikich jagód i w ogóle. Kolejna dzika jagoda, no bierz ją, ładnie łapę. Zielarczyńczy, chyba żebym mógł sobie też coś tutaj bardziej kombinować. Ok, jesteśmy tutaj na górze. Gdybyśmy mieli dwóch przyjaciół do tej całej Okary, tak? Gdzieś w okolicy. Mógł sobie odpalę, mamy jeszcze te całe strzały zajmiasze. Ok, tu mamy tych. Te bestie, pamiętam tych kolesi, poszło. Paskudny cieniostwór. Dobra, bez jej odwrót taktyczny. Doświadczenia z tego paskudnego cieniostwora, bierzemy od niego róg, no i skórę. Tam jeszcze jedna taka bestia została.
Bierzemy nasz łuczek ze szczałą albo szczały z łukiem. Słoneczne ziala, tutaj będziemy mieli tych pierwszych przyjaciół. Gdzieś w okolicy, chyba tam będą koło tylko całego zamczyska. Zdolności łowieckie plus jeden zdanie wypełnione. Polowanie na cięstwo. Dobra. Zarcewiały mieczyk. Tu mamy też złoto. Aż gdzieś 100 sztuk. Wow. Kolejne złoto do podniesienia. Tylko mamy laga. Kolejne 100 sztuk złota. Coś tam jeszcze podniosłem. Ognista roślinka. Żelazodyga. Ciężka skrzynia, w której mamy ognisty szczał. 7 sztuk. Śmierć niewolnika, zamiast kusza. 130 siły potrzebuje, żeby... 165 siły, co ja mówię? 130 obrażeń zadaje. Fala płomieni, mikstura przemiany. Dwie miksturki przemiany mamy. 3 wytrychy, 16 sztuk złotych monecik. Bierzemy wszystko ładnie, co zamiaszczą. Zardzewiały mieczyk. Oprócz tego, tutaj w okolicy mamy dwa grzyby demoniczne. Sobie je podnosimy. Magiczny korzeń. Ogrzyliść, ziołomany, korzeń leczniczy, dzika jagoda, ziele królewskie, bierzemy w łapę, zamiaszczu. Też mamy ten słoneczne ziele, zamiaszczu. Tylko że moich przyjaciół tutaj ani widu, ani słychać, tam gdzieś w okolicy będą, jak dobrze pamiętam. Tam, tutaj gdzieś w okolicy będą. Kolejne roślinki do zebrania. Dzika jagoda i tak dalej. Ziele pancerza. Coś tutaj się denerwuje gdzieś w okolicy. Gdzie to jest, że ja tego w ogóle nie widzę? Tam wody, tutaj mam też roślinkę dosyć ciekawą, drobną czy jakoś tak? Ojojoj, mam tych przyjaciół też, kurna, tak ja za wami, no nie, że nie tęskniłem na pewno, nie. Jeden właśnie z nich się chyba do tyłu gdzieś wrócił. Kurde, co za bestie, no muszę z nim jakoś wiązi się dogadać odpowiednio. Czysta punkcik do doświadczenia. Kolczasta pałka, mam przy sobie chlebik. Pieczonego chrząszcza sobie upiekł. Znaczy, pieczonego chrząszcza sobie upiekł. Upiekł sobie mięsko z chrząszcza. Ziołomany, ognista pokrzywa, to jeszcze sobie rosła, tak więc sobie ją podniosłem. Wszystko to tutaj zamiaszczy, idziemy po dwóch przyjaciół do kary. Klamy się tutaj, kurde, a to coś bierze i zawieszę od czasu do czasu. Ziołomany, ty mam weź tutaj całej budowli, gdzie oni będą przesiadywać. A no, ale chciałem sobie też wziąć ładnie wszystko poobczajać. Tutaj mam ten całą roślinkę, która mnie interesuje. Bezi, no to było zamiaszcze. Kurna, ale mnie by ścieknął dosyć nieciekawy ten, ta istota. Oddajmy się na bezpieczną odległość. Ostro na mnie, kurczę, biegnie chłopak. Kolejne czyste punkciki doświadczenia. Ma przy sobie 36 sztuk złotych monet.
I ta pałka mu gdzieś wypadła. Nie wiem, po ile ona by mogła kosztować. Kolczasta pałka. Czekajcie sobie, może sprawdzę. Gdzie tu jest i? Zardzewiały miecz, to mnie nie interesuje. Kolczasta pałka, 37 sztuk złotych monet. No to połowę z tego by mniej więcej kosztowała. Tamten go druk, tamtą roślinkę zebrałem, co tam była. Może sobie grę zapisał, bym się zmierzył z tymi dwoma bestiami. F5 jakby co. Wiem jak mapka, znajdujemy się w tym momencie, w tym oto miejscu. Tam są aż trzy te bestie. Tam. No chodź, no. Jak na mnie leci od razu, kurna, tam. Poleci na mnie ostro. Zębacz, 150 punktów doświadczenia, mięso, skóra i zęby. Tam w ogóle też mieliśmy tylko całego krwiopicę. Nie, nie, z jednym bym chciał popatrzeć, nie z dwoma. Nie, 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 no tamten się odsuwa, ten to ja podchodzi, dobrze, chodź. Nasz bezimienny bohater się zawiesił. To może być jego koniec? Nie, no to dalej się od na bezpieczną odległość, czy... Niby takich akcji. F7 mnie tutaj bardzo interesuje. Znaczy nie F7, tylko 7, dzięki czemu ja sobie tutaj troszeczkę mięska podjem. Nasz bezimienny bohater sobie tutaj życie odnowi. Akcja zamiaszcza, nie? Taki goniań. Co, on wrócił na swoje miejsce? Ej, ej! Dwóch jak na, zawsze na mnie się tutaj rzuci. No muzyczka jeszcze jest, a on da mi ten. Nie, leci, leci, leci. 150 punkcików doświadczenia zamiast. Bierzemy wszystko co możemy. Skóra, zęby i surowe mięso, które później będziemy mogli sobie smażyć. Podsmażyć w ogóle. Mam jeszcze inną grupkę tych przyjaciół moich ukochanych. Dobra, jeśli jakby co, no to kiedyś może to im udam. Na razie no nie chcę się bawić z tymi przeciwnikami. Idziemy do tej oto zmiaszczej ruiny zamkowej. Mamy dziką jagodę i tak dalej. Tym podobno mamy tutaj dwóch przyjaciół, z którymi możemy sobie porozmawiać. Czy oni coś będą chcieli? Nie, nie. Metalowy kufer. Stan z wytrycha, 34 strzały, miksturkę przemiany, 2 sztuki, 2 pochodnie, 11 sztuk tutaj monecik. Nie no, tylko tak chciałem tutaj wam zajmować to co macie i uciekam. Tutaj nie ma nic jeszcze ukrytego? Nie, jest dobra. Tak więc nie postawimy z innego, jak porozmawianie sobie z nimi, tylko nawet nie wiem najpierw z którym z nich. Hej, masz sporo odwagi, żeby tak tu biegać. Ty stary, ty nie wiesz co ja jestem, gdzie czemu byłem, przyjście co robiłem? Tu miałoby być dowodem mojej odwagi? Bo w okolicy aż się roi od paskudnych bestii. Trzeba mieć stalowe nerwy, żeby tak tu chodzić. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję na dziki. Chodźmy zapolować na dziki. Jak mówiłem, nie brakuje ci odwagi. Ależ oczywiście, sam o to prosiłeś. Chodź ze mną. Wiem, gdzie szukać większości z nich. Na agresywne dziki mam walczyć później na te... Czekaj, możemy sobie grę zapisać, no bo kurczę, no nie było tej umowy, żebyśmy na dziki szli. Czekaj chwilę, no kurde, ja bym sobie wziął i... tą motoroślinkę podniósł. F5 jakby co?
No, nie wiadomo, jak to pójdzie nam ta walka cała z tymi dzikami. Ty nic nie rozumiesz! Nikt nie będzie za tobą tęsknił. No i tak właśnie się tutaj zakończyła nasza walka z tym dzikiem. Udało mi się to jakoś ogarnąć. Dostałem plus jeden punkcik do zdolności łowieckich nawet. Ta sytuacja zajmowała. Aż przebierzemy wszystko, co te bestie mają przy sobie. Udało mi się to jakoś przetrwać. Mam tego ciemnego grzyba, jakoś szczała, którą wcześniej wypuściłem i jakoś tutaj się wzięła i... zawiesiła? Panie, tyle? Jasne, przyjacielu. Jak idzie? Udało ci się upolować wszystkie dziki? Plus jeden do zdolności łowieckich. To jest piękne. Tak więc zabiłem wszystkie dziki. Zabiłem wszystkie dziki. Dobra robota. Znasz się na polowaniu, co? Proszę, weź to. Na pewno się przyda. Wiem, miksu leczniczy otrzymałem. Dobra, tak więc ja ci powiem jeszcze jedną dosyć ciekawą informację. Buntownikom w Okarze przydałby się ktoś taki jak ty. Domyślam się. Dobrze, zobaczymy. Może się tam zjawię i obejrzę Okarę od środka. Idź do Okary. I to już. No dobrze, skoro nalegasz. Zobaczę, co tam słychać. Nie zaszkodzi trochę się rozerwać. Do zobaczenia, chłopcze. Okej, plus jeden... nie doświadczenia, tylko reputacji. 1000 doświadczenia i tam jeszcze coś dostaliśmy. Tutaj się rozglądałem, bo widziałem jakąś roślinkę, która mnie zaintrygowała. Idziemy pod nią. Okej, wodę mamy jeszcze tych przeciwników, których, no, którzy mnie nie za bardzo lubią. Tutaj jeszcze mam jedną roślinkę do obczajenia. Ktoś na mnie lezie, nawet nie wiem skąd. Po co i dlaczego. Czy on udaje się już do Okary? To zamiaszczo. Porozmawiam sobie jeszcze z tym drugim kolesiem. Mój przyjacielu, chodź, tutaj muszę z tobą pogadać. Co? Też polujesz? Ta. A na co ty polujesz? Polowałem na wszystko, co można upolować w tym kraju, przybyszło. Ale moją specjalnością są cieniostwory. Szczególnie lubię ich rogi. Ta, w Gotiku 3 to nie są cieniostwory. Najpiękniejsze cieniostwory to są w Gotiku 2 i pierwszej części. To dopiero były bestie. Kurna, ta. Polowanie na cieniostwory? Mógłbym ci trochę o tym opowiedzieć. Naprawdę? A ja sądzę, że umiesz tylko gadać. W pobliżu tych ruin krążą dwa wyjątkowo paskudne okazy. Może pokażesz mi, co potrafisz. Ta, stary, kurna chata. Te przeklęte cieniostwory nie żyją. Dobra robota. Widzę, że znasz się na rzeczy. Sprzedasz mi rogi bestii? Czy widzisz, że ci sprzedam? Masz tutaj ten tego, no. Oto dwa rogi cieniostwora. Wielkie dzięki. Masz tu złoto i dwie mikstury lecznicze. No i mam plus jeden do zdolności łowieckich. Zamiaszczo. Tak więc nauczyszmy czegoś o polowaniu. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Dwa łuki, bardzo ciekawe, tam. 120 obrażeń, tak? Łucznik wymagania. Strzały mnie tutaj bardzo, bardzo interesują. Masz też bełty. No bełty mnie jeszcze tak bardzo interesują. To mnie sobie to też, no. Tak bardzo nie intryguje. Wodę masz. 5000 sztuk złotych monecik. Więc ja ci sprzedam te trzy mieczyki, i oprócz tego te dwie pałki ci tam też. Robimy wymianę bełty za ten, za. No i no, zdol złota i handluj, tam 95 kasy na mnie zrobisz. Zamknij. Czyli tak, pokaż mi swoje towary, pokonał mnie czegoś. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Zdolności łowieckie, chcę rozwijać moje zdolności łucznicze, jak... mogę zostać mistrzem strzeleckim. Pokaż mi, jak zostać myśliwym. Pokaż mi, jak zostać myśliwym polującym na grubą zwierzynę. Jak zostać łowcą orków. Wróćcie. Żebym głupio punktów, kurna, to nie wydał później tę paką. Tak więc... Buntownicy z Okary potrzebują takich jak ty. Buntownicy z kopalni żelaza? Więc tam się ukrywają. Chłopcy mają rozum. Muszę im to przyznać.
Ta, od razu wiedział, gdzie są w kopalni żelaza, ta. A może od dziś będziesz pracować dla buntowników? To nie jest zły pomysł. Tak więc, chłopie, kurna, ile jeszcze mam ci uświadamiać? Idź do Okary. Chłopcom przyda się ktoś taki jak ty. Skoro tak twierdzisz, no dobrze, spotkamy się na miejscu. Dobra, dostaliśmy kolejne 1000 punkcików doświadczenia, plus 8 reputacji w Okarze i tak dalej. Dobra. Więc zobaczymy się tam na miejscu, sobie jeszcze zapiszę jeszcze raz. Dobra, i tutaj mam jeszcze jednego kolesia do... do ratowania, który będzie gdzieś tutaj na górze. Gdzie są również liście rwojady. Tak więc moje drogie przyjaciółki, chodźcie tutaj. Ta się rwojady są moimi przyjaciółkami, tak? Jabę. Na razie nam zamiaszczo idzie, wszystko kurczę bezimienny ciacha. Drobny mak. Koniec, na razie. Bierzemy od nich ich jajka. No i ten tego, no. I surowe mięso, które później będziemy mogli sobie wziąć i ugotować. Wiem, szczerze mówiąc, ja tej bestii rozwaliłem. No ale bierzemy wszystko, co możemy. Przy tego jakieś roślinki zemiaszczy tutaj rosną. Szczaw królewski zemiaszczy. Ziele królewskie też się na pewno do nas, dla nas do czegoś tam przyda w przyszłości. Mam nadzieję, że niedalekiej. Czekaj, tu jeszcze mamy kilka ścierwiatów, których wcześniej nie zbadaliśmy. Roślinki magiczne, znaczy korzenie, tak? Ziele królewskie. Jeszcze jeden magiczny korzeń, jak ja mówię. Ciemny grzybek za tym oto krzaczkiem sobie rośnie. Bóg ścierwad, zbierzemy wszystko od nich. Ziele lecznicze i tutaj mamy jeszcze kilka roślinek do zdobycia, tak? Korzeń leczniczy. Słoneczne ziele, magiczny korzeń. Dobra, jestem kurczę ciekawy, gdzie jest ten cały nasz przyjaciel, którego tutaj poszukuję. O, ok, mam te agresywne rozprowadzacze, czegoś takiego sobie zapiszę jakby co. Bo to są dosyć niebezpieczne bestie. Właśnie się w takiej jednej dziurze ukrył. Przed tymi rozprowadzaczami, co są kurna, ta no. No z tej dziury nie wyjdzie, dopóki ktoś mu tutaj tych rozpruwaczy nie usunie. Bierzemy od nich szpony, dwa zęby i dwa surowe mięcha. To jest jeden z dwóch, tam będzie jeszcze jedna taka bestia, może nawet dwie będą, nie pamiętam dokładnie. Kurde, ile ja lat w Gothica nie grałem. Trzecią część, no ale bardzo się cieszę, że mogę sobie tutaj odświeżyć. Przecież mówiąc, tej gry nigdy nie przyszedłem całej, ale dosyć daleko w niej zaszłem. Zawsze mnie tutaj irytowały te lagi i różnego typu akcje, tylko miała ta gra na samym początku bardzo dużo błędów i wszystkiego. Jestem szczerze mówiąc na smutny, że później go zrobili tego Gothica 4, no ale ten Gothic 4 był w ogóle no, niepodobny do tych poprzednich wersji Gothica. Kolejny agresywny rozprowacz. Na przykład na tym silniku to zrobili wiele wspaniałych kurczę gier. No to oczywiście pasowałoby go wziąć i dopracować odpowiednio. Kurczę, są aż 4 sztuki tych rozprowaczy, no kurde, a tam. Kolejne 300 punkcików doświadczenia. Dwa mięsa, jeden szpon i dwa zęby. Tak. Ja jeszcze tam dwóch widzę, co? Przy tym mam tutaj dziki jagod, jakieś inne roślinki dosyć ciekawe, które mógłbym mnie wziąć i zaintrygować. Czy które mnie intrygują? Tam jakieś ognisko się pali, chyba tam już byłem.
Dawaj bezimienny bohaterze, trzeba się jakoś tutaj odpowiednio ustawić i się pozbyć tych agresywnych rozpruwaczy. Nie daj się chapnąć. Nie, nie, to byłoby niesympatyczne, gdyby się dał chapnąć tej oto bestii. No, jakby trafił, to byłoby superacko. Kolejne 300 punkcików do doświadczenia. Bierzemy od niego wszystko to, co możemy. Wyciągamy kolejną szczałę. Chyba szczały mi się ogniste skończyły. Nie ma co płakać, trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Tutaj były też wilki te całe, nie? Ognista jagoda. No podnoś ją, Bezzi, co ty mi odwalasz? Powiedz ty mi, mój drugi przyjacielu. No to jest, słuchajcie, też coś dużego. No kurde, tylko gdzie to? Chyba tam będzie. Tam będzie pewnie jaskinia z jakimś takim ogrem. Metalowy kufer. No to jaskini sobie zajrzę. A, są tam nie ogry, tylko trolle. I to są te trolle. Sobie wziąłem dla nich taką specjalną skórkę z Gothica drugiej części pierwszej, to są takie sympatyczne. No bo w Gothicu trójce normalne ogry są kurczę łyse i to jest takie, no, coś, co mi się nie spodobało. Gdzie ten cały rozpruwacz, bo go słyszę, no ale nie widzę. Zaraz mi tutaj wyskoczy. Oczywiście, w momencie, w którym ja biorę tą roślinkę, to mi kurna ta wyskoczył ten cały niebezpieczny przeciwnik. Gry oczywiście, że sobie nie zapisałem. Ale nie, no co to może się złego stać? Powiedzcie wy mi. Miałem Gothica tak ogarniętego, że ostatnio w niego grałem chyba z 2-3 lata temu. Nie, no żartuję. Mogłem powiedzieć, że czas, kurczę, z miastu szybko leci do przodu, jest się już starzeje i w ogóle. Dziesięcioma tysiącami sprawy, że się zajmuję. Zdolności łowieckie plus 1 i tak dalej, i tym podobne. 10 tysiącami rzeczy się zajmuję. Czekajcie, tutaj jest właśnie ta dziura, które sobie zapiszemy. Chciałbym ogarniać więcej rzeczy, niż jestem w stanie. Tutaj mamy kilka roślinek i tak dalej do zdobycia. Sobie wezmę pod niosą. Ognista pokrzywa, tutaj mamy jeszcze dziką jagodę. Dobra, idziemy do tej całej dziury, bo tam kurna ma być ten koleś, chyba że mi go wzięli i rozwolili. Chciałem, żeby sobie podniosę wszystkie, jakie mamy możliwości do dyspozycji. Później coś z nich, coś może będę gotował, kombinował i tak dalej, tym podobne. Korzenie magiczne, ognisko. Nainosa, przestraszyłeś mnie! Cholera, skąd się tu wziąłeś? Eno, stary, taki miałem zajmiaszczy plan, żeby się tutaj dostać. Jak na wojownika jesteś dość nerwowy. A widziałeś, co się dzieje koło tej jaskini? Te przeklęte rozpruwacze krążą tu, jakby były królami tego miejsca. Nie mam pojęcia, jak ci się udało prześlizgnąć obok nich. Dary, kurna chata, ty nie wiesz, co ja tutaj przeszedłem. Zająłem się rozpruwaczami. Co? Nie żyją? Na to wygląda. Chyba powinienem ci podziękować, co? Oto moje podziękowanie. 100 złotych monet. Spoko, ty zajmiaszczą. Buntownicy w Okarze potrzebują więcej ludzi. No i jaki to ma związek ze mną? Ta na stary, kurczę. Chcę, żebyś się udał do Okary. Ciekawe, jak zamierzasz mnie do tego nakłonić? Idź do Okary, proszę, masz tu 300 sztuk złotych monet, to chyba głupie jest. Idź do Okary, albo obedrę cię żywcem ze skóry. Dobra, dobra. Wiem, że nie zawahasz się przed niczym. Już się zbieram. Do zobaczenia w Okarze. No, ironia, kurczę, jest zajmiaszcza, bardzo ją uwielbiam. Bezimienny się nią bardzo dobrze bierze i posługuje. Tutaj mam ognistą pokrzywę. Mam jeszcze 3 osób dla Okary, które będziemy musieli wziąć i poszukać sobie tej całej mapy. Nie wiem, czy mi się uda wziąć to ogarnąć w tym odcinku, kurna, to chciałem sobie jeszcze troszeczkę po tych łąkach pobiegać, kilka rzeczy pozdobywać.
Goblinie jagody, to jest piękna roślinka, kurna, ta do zręczności mi dawała kupę punkcików. Czy kupę takich roślinek się brało i szukało i później się wszystkie zjadało, albo się z nich tworzyło jakieś te ciekawsze lub mniej rzeczy znajdę się w tym momencie, w tym oto miejscu. No są takie tereny, których ja kurczę no nie plądrowałem. Może kiedyś się tutaj wrócę, będę potężniejszy. No teraz no, nie chcę się bawić z tymi wszystkimi kościotrupkami. Mam też te dinozaury. Dinozaury. To są zębacze, jak dobrze pamiętam. Dobra, chyba wszystko tutaj już zebrałem, to co było do zebrania. Złapię sobie grzybka w łapę, które sobie chyba też zapiszę jakby co.